Polskie Radio Rzeszów. Takie będą Rzeczpospolite, jak ich młodzieży chowanie. Od lat ten cytat towarzyszy naszej edukacji. I prawda jest taka, im więcej nauczymy młodych ludzi, tym lepiej sobie poradzą. W Strzyżowie ruszył wczoraj interesujący projekt, którego celem ma być aktywizacja 40 gimnazjalistów z gminy Strzyżów. W ramach projektu pod hasłem Zaloguj się do działania, uczniowie z 7 gimnazjów będą działać na rzecz swoich szkół i środowiska lokalnego. Z organizatorami i uczestnikami projektu rozmawiała Barbara Kozłowska. Dlaczego zdecydowałyście się na udział w tym projekcie i jakie macie plany z tym związane? Co ciekawego chcielibyście stworzyć u siebie w szkole? Katarzyna Matłosz i Aleksandra Tęcza. Na udział w projekcie zdecydowałam się dlatego, że bardzo lubię udzielać się społecznie i mam nadzieję, że dla nas, jako młodych ludzi, będzie się więcej akcji działo, więcej rzeczy, w których będziemy mogli brać udział. Mamy nadzieję, że będziemy się rozwijać w różnych dziedzinach, że może i aktorsko się uda i że uda nam się żyć między sobą, że przede wszystkim coś zrobimy dla siebie i dla miasta. Myślę, że będzie na pewno fajna zabawa. Dobrze razem będziemy spędzać czas. Myślę, że wiele projektów, happeningów, spotkań uda nam się stworzyć. A macie już jakiś konkretny pomysł? Mi się na przykład bardzo podobają happeningi i w coś takiego bym chciała pójść. Ale to będziemy współpracować, pracować w grupie, to każdy będzie miał swój pomysł, będziemy musieli przychodzić na różne kompromisy. Cokolwiek stworzymy, to i tak będzie to bardzo fajne. Aleksandra Chodasz, prezeska Fundacji Rozwoju Dobre Życie. Co będzie się interesującego działo w najbliższych miesiącach, tygodniach w gminie Strzyżów? Zaczynamy. Zaloguj się do działania, czyli młodzież działa na rzecz własnych szkół i okolic. Będzie tworzyć różne ciekawe akcje, filmy, happeningi, wystawy. Wszystko według własnego pomysłu i po przeszkoleniach. A ile tych zajęć będzie? Będą szkolenia wyjazdowe, 2, jedno 4-dniowe, drugie 3-dniowe. A oprócz tego będą spotkania popołudniowe, pozalekcyjne, czasem w weekendy, czasem po lekcjach, po to, żeby młodzież mogła przygotować własne akcje, filmy, happeningi na rzecz szkół i miejscowości. Nauczyciele wspierają ten projekt, natomiast zajęcia prowadzą trenerki i tutorki z Fundacji Dobre Życie. Małgorzata Sołtys, opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzyżowie i nauczycielka z pierwszego gimnazjum. Dzieci powinny się rozwijać proobywatelsko, czyli to, co one nagle pojawi się jakaś idea w głowie, co wymyślą, żeby miały szansę spróbować to urzeczywistnić. Czyli pomysł na przykład stworzenia na świeżym powietrzu siłowni, żeby ten pomysł, który one kiedyś wymyśliły, można było urzeczywistnić. Ale to nie tylko fizycznie, żeby dzieciaki wiedziały, że każda ich idea, każdy pomysł są w stanie wyartykułować i żeby wiedziały, do kogo się zwrócić z tym pomysłem. Także tego chcemy dzieci nauczyć, takich postaw proobywatelskich, że to, co wymyślą, muszą spróbować do tego dojść. Będą się tego wszystkiego uczyły, ale będą też się przy okazji same rozwijały, bo to też uważam jest niezwykle ważne, że osobowość powinna się rozwinąć, powinna rozkwitnąć po tym projekcie, żeby dzieciaki wiedziały, że kreatywne ich myślenie to jest właśnie to, czego się od nich oczekuje. Spotykamy się dzisiaj tutaj, żeby porozmawiać o partycypacji, czyli o dzieleniu się władzą, ale też odpowiedzialnością z młodzieżą. Nie dzielimy się tą władzą po to, żeby pokazać młodzieży, że to jest za trudne i nie da się tego zrobić, tylko faktycznie chcemy ją wyposażyć w takie narzędzia, które umożliwią jej to już teraz poprzez organizację prostych wydarzeń na terenie szkoły i miejscowości, ale właśnie to jest ten ważny pierwszy krok, kiedy w wieku gimnazjalnym podejmujemy wyzwanie, tworzymy film albo tworzymy duże wydarzenie dla społeczności, to kiedy będziemy mieć 20, 25, 40 lat, będzie nam łatwiej. Czyli są to takie osoby, które będą w przyszłości mogły być naszymi radnymi, przedsiębiorcami, pracownikami, pracodawcami, czyli chcemy kształtować tak młode osoby poprzez kontakt z dorosłymi, którzy już są aktywni, żeby ten świat, w którym będziemy żyli już niedługo, był lepszy niż jest dziś. W czasie tych kilku miesięcy będziemy nie tylko pracować z młodzieżą, ale też prowadzić 2 cykle szkoleń dla osób dorosłych pracujących z młodzieżą. Po to, żeby dać szansę wymiany doświadczeń, podniesienia kompetencji, zastosowania aktywizujących narzędzi w pracy z młodzieżą i zapraszamy do tego, żeby się do nas przyłączyć. Właśnie na przykład poprzez wypełnienie takiego formularza na dobreżycie.org, łamane na działam i tam jest cały projekt opisany, czy jest się osobą młodą, czy dorosłą, można się zgłosić, opisać swoją sytuację i postaram się zawsze odezwać i pomóc.
No i tak, proszę Państwa, cenna inicjatywa. Widzimy, że zainteresowanie jest bardzo duże młodych ludzi i bardzo dobrze, różnymi sposobami trzeba trafiać do nich. Partnerem projektu jest gmina Strzyżów oraz islandzka firma konsultingowa ILDI. Jest on realizowany dzięki dotacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dlatego udział dla wszystkich jest bezpłatny. Projekt potrwa do kwietnia przyszłego roku. Na więcej szczegółów przypomnę na stronie www.dobreżycie, oczywiście bez kropeczki nad z.org/działam. A relację z wczorajszego spotkania przygotowała Barbara Kozłowska.